Bardzo dziękuję księdzu Markowi, że wczoraj mnie zastąpił w tym objaśnieniu Słowa Bożego, które mamy codziennie. Ksiądz Marek lubi zagadki, a ja właśnie, mówiąc tak najprościej, też bym dzisiaj zadał, żebyśmy się przez chwilę zastanowili, jaka to postać z początku Kościoła jest najbardziej zapomniana, zaniedbana i niedoceniona. Jak ktoś ma pomysł, to dobrze. To jest Barnaba, o którym jest mowa w dzisiejszym fragmencie z Dziejów Apostolskich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Parę słów na temat tego, cośmy mogli dziś przeczytać. Jest Józefem, to jest jego pierwsze imię. Otrzymuje drugie imię, które go charakteryzuje przez to, że w coś się zaangażował. Widocznie ten jedyny z imienia wymieniony człowiek spośród wielu, którzy składali pieniądze uzyskane ze sprzedaży, musiał być człowiekiem pocieszenia. Zobaczymy w tych dalszych moich wywodach, że rzeczywiście zasługuje na takie imię. Ale już samo to, że sprzedaje majątek, ażeby służyły jego pieniądze tym, którzy są potrzebujący. Zastanawiające jest to, że jest lewitą, a zarazem rodem z Cypru. Z tego, co wiemy, to w czasach Jezusa nieraz owi lewici, czyli ci, którzy byli posługującymi w świątyni, nie kapłanami, przymierali głodem. Takie mamy dane przynajmniej u Flawiusza. Być może, że któryś z przodków, bo było się lewitem z pokolenia na pokolenie, nie mógł się utrzymać w ziemi Izraela i pewnie wyemigrował na Cypr. Na Cyprze musiał się ten Józef urodzić. Kiedyś przybył do Ziemi Świętej, osiedlił się w Jerozolimie. Musiał mieć jakieś pieniądze, że pewnie kupił ziemię, a teraz ją sprzedał. Takie są jego losy. Ale jego dalsze losy są o wiele bardziej ciekawe, ponieważ jest człowiekiem, który najpierw zaświadczył, kiedy nawrócony Szaweł przybył do Jerozolimy, ponieważ tam robiło się gorąco w Damaszku, to w Jerozolimie nikt nie wierzył, że jest uczniem Jezusa, że naprawdę się nawrócił, że naprawdę wyznał wiarę w Jezusa. Sądzili ci, którzy wierzyli w Jezusa, że spróbuje się wcisnąć wśród nich, ażeby porywać, sądzić, skazywać na śmierć. Barnaba ma pierwszą zasługę wobec Pawła, że zaświadcza, że on rzeczywiście jest wierzącym w Jezusa Chrystusa. Syn pocieszenia. Potem Kościół Jerozolimski go posyła do Antiochii Syryjskiej, żeby się przypatrzył nowej praktyce, mianowicie głoszenie Ewangelii nie tylko Żydom, ale także poganom. Przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. I dodatek jest, że był człowiekiem pełnym Ducha Świętego. Zaakceptował tą praktykę. Pozostał w tej Antiochii Syryjskiej. Mało tego, zobaczył ogromne pole do działania i za mało tych, którzy by mogli skutecznie głosić Ewangelię. Kolejna zasługa Barnaby to to, że poszukał tego Szawła, którego Kościół w Jerozolimie wysłał do domu rodzinnego, do Tarsu. Barnaba udał się tam za nim i ściągnął go z powrotem do Antiochii. Sam przybył po raz drugi do Antiochii i ściągnął Pawła, ażeby razem głosili Ewangelię. Ogromna zasługa. Wreszcie na początku 13 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, że Duch Święty w tym kościele w Antiochii
mówi do zgromadzonych proroków i nauczycieli: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich przeznaczyłem. Barnaba zostaje wybrany przez Boga, przez głos proroka mówiącego z natchnienia Ducha Świętego, ażeby przewodził pierwszej wyprawie misyjnej. Drugim jest wymieniony Szaweł. Udają się najpierw na Cypr, gdzie się urodził kiedyś Barnaba. Przechodzą Cypr, potem wracają na ląd stały, na tereny dzisiejszej południowej Turcji i przebywają dalej tą drogę od miasta do miasta, ale nieoczekiwanie zauważamy, że na pierwszym miejscu jest wymieniony Paweł. I w ogóle zaczyna być używane imię Paweł zamiast Szaweł. Oznacza to, że ta ewangelizacja jest już według modły Pawła. Do synagogi owszem, ale później do pogan. Powracają po tej wyprawie, a kiedy pojawiają się niepokoje w Antiochii, oni obaj udają się do Jerozolimy, Paweł i Barnaba, i zaświadczają o tym, co Bóg czynił przez ich słowa, przez gesty, przez znaki, na rzecz głoszenia Ewangelii bez obrzezania wśród pogan. W tej Jerozolimie uzyskują zgodę na taką misję, ale na drugą misję rozdzielają się, bo widocznie Barnaba był bardziej, nazwijmy, trzymający się prawa mojżeszowego. Więc wyruszył ze swoim kuzynem Janem Markiem. A Paweł po raz drugi wrócił na te same tereny, w drugą wyprawę misyjną, zabierając Tymoteusza, Sylasa i później jeszcze innych. Tak zaczyna się pełną parą ewangelizacja pogan. Mamy wiele do zawdzięczenia temu człowiekowi o imieniu Józef z przydomkiem Barnaba. Prawdopodobnie został zamęczony z powodu wiary w rodzinnym czy na rodzinnej wyspie Cypr. Ciekawa rzecz, że grób odnaleziono po okresie zaginięcia gdzieś w VII wieku i z dumą Cypryjczycy mówią, że to jest ich rodak. Jeden z najważniejszych ludzi w Nowym Testamencie. Barnaba, Józef Barnaba. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.